Siemanko, z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś będziemy transportować sekwoje. A to chyba największe drzewo, jakie w tej gierce możemy transportować, zobaczcie jak ona jest ogromna. Do tego zabieramy sobie zestaw do transportu kłód długich, nie mamy tyle pieniędzy, poczekajcie sekundkę. No i już nas na to stać, możemy sobie oczywiście kupić, tak mi się wydaje, że to będzie zestaw do tego idealny, dlatego że nie ma żadnego zestawu do po prostu wożenia dłuższych drzew. Dlatego opcje są dwie, albo możemy sobie to wziąć na to, albo ewentualnie będziemy mogli sobie to zapakować po prostu na zwykłą przyczepę. Wydaje mi się, że raczej będzie to na kłody, bo ma to większy sens, ale sami to sobie sprawdzimy. Znajduje się ona w takiej dolinie, więc musimy sobie na pewno pojechać tam którymś z żurawi, no bo tutaj oczywiście HDS-em tego nie sięgniemy. Jeszcze się oczywiście upewnimy na miejscu, ale na mapie to wygląda na naprawdę bardzo, bardzo głęboki dół. Dlatego tak jak wam mówiłem ostatnio w odcinku, będziemy raczej używali Ziggsa i tego pięknego, ciężkiego żurawia. Do transportu mamy takie trzy sekwoje, więc wydaje mi się, że po dostarczeniu sobie pierwszej do celu po prostu pojawi się kolejna, bo chwilowo tych innych nie widzimy. Więc opcje są dwie, albo po prostu ich jeszcze nie znalazłem na mapie, albo po prostu pojawią się po dostarczeniu tej, więc to się jeszcze okaże. No i moi drodzy, widzimy, że leży ona w takiej mini dolinie. Tutaj tak naprawdę mamy wjazd. Szkoda, że on tutaj jest, bo byłoby troszkę ciężej. Chodzi mi oczywiście o ten. Natomiast my i tak podniesiemy go sobie tutaj na górę, bo i tak HDS-em tego na pewno nie udźwigniemy. Znaczy, tak mi się wydaje. Jesteśmy na miejscu, rozkładamy te ogromne łapy. Mam nadzieję, że taka odległość po prostu będzie odpowiednią. Zobaczymy sobie, jaki jest maksymalny wysięg tego ramienia. Okej, to jest wysięg maksymalny. Jest naprawdę spoko, jest naprawdę długi. To co też jest bardzo wyjątkowe, ma on naprawdę bardzo długą linę, więc i tak sobie tej sekwoi oczywiście dosięgamy. No i zobaczmy, czy da rady ją unieść. Czy to wystarczy po prostu, czy wystarczy mu siły na uniesienie tej kłody bez problemu. No i dobra, moi drodzy, podnosi to bez najmniejszego problemu. Możemy sobie oczywiście kłodę obrócić i powolutku nakierować ją na naszą przyczepę. Mamy tutaj drzewo, ona może troszkę przeszkadzać, ale widzimy, że przenika przez nią sekwoja. No a my ją tutaj bez problemu umieszczamy. Zobaczcie, słuchajcie, że pasuje ona tutaj idealnie. Zobaczymy, czy będziemy w stanie ten ładunek zapakować. Jestem ciekaw, jak to tam dokładnie wygląda, jeśli właśnie chodzi o tą długą przyczepę na pnie, czy ona po prostu będzie tutaj idealna do tego transportu. My sobie na początku cofniemy z X-em, bo na pewno jak nie zapakujemy, aha, bo my też oczywiście, moi drodzy, nie oddamy tej kłody, tylko będziemy musieli tam innym pojazdem ją sobie przepakować, z tego co tam któryś z widzów mi zaspoilerował. No i zobaczmy, czy możemy to sobie zapakować. Chwila prawdy i niestety nie możemy, więc tak naprawdę wychodzi na to, że to jest bez znaczenia, czy zapakujemy na to, czy po prostu na przyczepę z burtami. Niestety był spoiler na ostatnim live'iku i po prostu wiemy, że musimy to potem przepakować na tamtą platformę do oddania ładunku, dlatego no nieważne, na czym to zatransportujemy, ważne, żeby tylko się tam znalazło. Jest to naprawdę ogromne, to DLC naprawdę mega mocno zaskakuje. Tutaj jest tych ładunków takich ciekawych chyba najwięcej. To jest oczywiście cały czas DLC trzecie, gdzie mamy te ramy do zbierania, gdzie ostatnio transportowaliśmy sobie lokomotywę. Tutaj jest tego naprawdę ogrom. Dlatego powiem wam, że moim zdaniem to jest chyba najlepsze DLC. Naprawdę mega fajnie ono zaskakuje. Naprawdę są tutaj mega fajne transporty. No i ogółem mega fajnie jest ta mapka zaprogramowana. Jest również nasza lokomotywa, którą targaliśmy sobie chyba dwa odcinki temu. Polecam również serdecznie ten odcinek. No i tutaj z tego co oczywiście wiemy, będziemy oczywiście musieli sobie czymś przyjechać i najprawdopodobniej zapakować na te wagony. Może ten pociąg po prostu jednak pojedzie. Jestem tego naprawdę mega ciekaw, czy on będzie mógł odjechać, czy nie. No zobaczcie, że wygląda to pięknie i ładujemy to na wagon, okej. To naprawdę mega fajna sprawa. Dojechałem tutaj Kenworthem i zobaczcie, co w ogóle wyhaczyłem. Możemy sobie cały czas tę lokomotywę pchać. Możemy ją pchać do przodu, możemy ją sobie pchać do tyłu. Jestem ciekaw, czy na koniec tych zadanek ona po prostu odjeżdża, bo na dobrą sprawę możemy ją sobie zawieźć na drugi koniec torów i wciąż po prostu gra nic sobie z tego nie robi. To jest akurat, słuchajcie, bardzo dziwne i wydaje mi się, że nie powinno tak być. Powinna się ona raczej dopiąć do tych wagonów. No ale to nie nasze zmartwienie. My używamy Kenwortha i będziemy sobie oczywiście te sekwoje transportowali na wagon. Myślę, że z tym sobie bez problemu poradzi. Chyba troszkę jednak przesadziłem i nie dosięgnie on do wagonu. Musimy sobie chyba trochę podjechać, ale tym się zajmiemy za sekundkę. Najpierw sobie spróbujmy. No niestety miałem rację. Idealnie, puszczamy sobie kłodę. Ona tam powinna pięknie wpaść dokładnie. Możemy sobie ładunek oddać. Zrobimy to oczywiście naszym makiem. Kenwortha sobie tutaj zostawimy, bo wszystkie ładunki będą, słuchajcie, jechały tutaj, więc tak na dobrą sprawę możemy sobie Kenworthem tutaj zostać i rozpakowywać te po prostu wszystkie sekwoje.
Oddajemy sobie ładunek i zobaczmy, gdzie będzie kolejna, moi drodzy. Pojawiła się ona gdzieś tutaj na mapie. No i mamy ją, ale w prawym dolnym rogu mapy. Tutaj, gdzie jest naprawdę bardzo daleko. Gdyby był ten most zbudowany, no to byłoby szybko. Niestety tego mostu nie mamy, więc musimy sobie jechać naokoło. Do mostu pewnie jak zawsze są potrzebne metalowe belki i tak dalej, więc to się po prostu nie opłaca. Dlatego pojedziemy sobie tutaj i skoczymy z takiej skarpy. Zaraz sobie to zobaczycie. Jesteśmy w tym miejscu. Polecam ten skrót. Możemy sobie tutaj skoczyć i nie musimy dzięki temu jechać tej całej trasy na okobo. Niestety mimo wszystko tereny tam nie są łatwe i makiem będziemy się pewnie troszkę tam męczyli wracając. Natomiast wy popatrzcie sobie chwilkę na te piękne widoki, podelektujcie się tym pięknym jeziorkiem. Tam jeszcze mamy jakieś piękne molo, no czego chcieć więcej. No i dobra, mijamy te wysepki, całe szczęście są one naprawdę fajnie zrobione, bo woda nie jest tam jakoś super głęboka, jest delikatny prąd, który tam nie robi większej różnicy. No i oczywiście mamy tam kamyki, które naprawdę sporo pomagają. Uwielbiam to, jak sobie taką trasą jedziemy i po prostu niszczymy wszystkie drzewa na naszej drodze. Mamy naprawdę okropną pogodę, jest naprawdę wielka ulewa, a to na pewno nie pomaga w naszej trasie. My natomiast szukamy tutaj drogi na dół, ona będzie gdzieś między tymi drzewami. Właśnie tam, gdzie widzicie te bagienka, my niestety jedziemy, więc na pewno między tymi bagnami nie będzie łatwo. Zobaczcie, jakie my drzewo przewracamy. No i jesteśmy w naszych bagnach, trasa naprawdę nie jest prosta, zwłaszcza jak będziemy potem jechali samym makiem. Jeszcze naprawdę mocno obciążonym, może to być różnie. Tak jak mówiłem, na tej mapie prawie cały czas pada. Ciągle muszę zmieniać pogodę na 12, w sensie godzinę, żeby tutaj przestało padać, bo tak to widzicie deszcze za deszczami. Widzimy tam tę ogromną leżącą sekwoję. No na pewno plusem tutaj jest to, że słuchajcie, mamy naprawdę ogrom drzew i tych leżących i tych oczywiście, które jeszcze stoją, więc na pewno będzie się czego łapać wyciągarką. Natomiast teren naprawdę nie jest prosty. My sobie za chwilkę maka zostawimy, załadujemy sobie to i zobaczymy, czy będzie on w stanie tam w ogóle wrócić, żebyśmy nie musieli zaraz ciągnąć go z X-em z powrotem. No a my bierzemy się za ładowanie, rozkładamy sobie naszą maszynę. Mam nadzieję, że zmieścimy się koło tego drzewa, to będzie na pewno trudne. Łapiemy sobie naszą piękną sekwoję. Może spróbujemy to przenieść nad drzewem, chociaż jak się nie mylę, to ona chyba przeniknie. Gorzej pewnie z żurawiem? Nie, okej, udało się to w miarę fajnie przenieść. Troszkę obiliśmy Zixy, ale całe szczęście tutaj obrażeń nie ma. Zapakowanie tego dobrze jest w naszym interesie, bo my tego niestety nie zapakujemy. Dałem ją tak teraz bardziej do przodu, żeby bardziej ten przód dociążyło. Myślę, że to będzie lepszy pomysł. Nawet chyba troszkę za blisko i tego maka będzie zahaczało na zakrętach, więc sobie to delikatnie poprawimy. Dotankujemy sobie maka, bo u niego naprawdę biednie z paliwem. Damy mu paliwa na maksa, niech się po prostu cieszy i zobaczymy, czy to wystarczy. Chyba zahaczyliśmy o Zixa kilka razy, bo ten zderzak naprawdę nie wygląda najlepiej. No i idzie on bez najmniejszego problemu, mag jest naprawdę niesamowity. Fajnie, że sobie przestawiłem te sekwoje, bo na pewno by haczyła na zakręcie i byłby to problem ze skręcaniem. Chyba, żeby ją po prostu przesunął, ale myślę, że nie byłoby tak lekko, bo no jest to naprawdę mega ciężka sekwoja. No i mamy mały problem, bo nie daliśmy rady wyjechać. Musimy sobie troszkę zmienić trasę. Znowu zaczyna padać deszcz, to mi się naprawdę nie podoba. Tam drzewa zaczynają się kłaść, my natomiast pojedziemy sobie tędy, bo może tam były korzenie, było ok, to pewnie one tak sprawiły, że nie daliśmy rady, bo zobaczcie, że Max sobie drzewa wali jak chce, to nie jest w ogóle dla niego opór. Nie wiem, czy lepiej wam się ogląda taką pogodę deszczową, gdy te warunki są ciężkie, gdy ta pogoda nie dopisuje, czy wolicie jednak taką piękną pogodę, no gdzie po prostu mamy słoneczko, nie ma deszczu, możecie oczywiście napisać w komentarzu, jestem tego bardzo ciekaw. Na razie wracamy sobie do pięknej, słonecznej pogody, bo to chyba jednak wygląda troszkę lepiej. Jesteśmy praktycznie przy samej drodze, tutaj gdzieś nas powinno do drogi doprowadzić, jesteśmy, bardzo fajnie, już nie będziemy musieli między tymi krzakami bajerować. Naprawdę Mach to jest chyba pojazd, który opisałbym jako ten najlepszy, jeżeli chodzi o pojazdy terenowe, naprawdę świetnie mi się nim gra i jeszcze nie grałem tak fajnym po prostu pojazdem terenowym. Ma naprawdę sporo paliwa, ma jeszcze paliwo na dachu, radzi sobie świetnie w każdym terenie. Naprawdę też super mi się grało ONK z początku gry i to był pierwszy pojazd, który sobie kupiłem, ale po czasie brakowało po prostu paliwa. 200 litrów, duże spalanie i brak paliwa na dachu po prostu zniszczyło moją karierę z nim, bo mogła być naprawdę piękna. Ale jeszcze go sobie pewnie kupimy, bo charakteryzował się naprawdę wielką mocą i przepięknym dźwiękiem. To jest chyba najpiękniejszy dźwięk w tej grze. Naprawdę jeszcze tak świetnego silnika nie słyszałem. Jesteśmy prawie pod samym punktem, ale zobaczcie, jaki mamy problem. Niestety, moi drodzy, sekwoja nam wypadła. Nie możemy jej niestety złapać, a to znaczy, że musimy się tutaj przejechać Kenwardem. Dobrze, że to się stało przy naszym samym punkcie oddania, bo byłoby naprawdę sporo zabawy, gdyby to było dalej. Niestety nie wszystko można przewidzieć, ale nie jest to problem, bo my to bez problemu udźwigniemy. Jeszcze taka, słuchajcie, ważna sprawa, jak nie subskrybujecie kanału, bo nie robi tego ponad 70%, to was do tego serdecznie zachęcam. Możecie oczywiście zasubskrybować, aby być na bieżąco. Podniesiona, uratowana, teraz tylko dostarczyć ją spokojnie do wagonu, nawet nie musimy rozkładać łap,
Broken Worlda to nawet to nie rusza. Po ostatnich odcinkach niestety wiemy, że nie jest on aż tak mocnym pojazdem, jak po prostu myślałem, ale i tak dobrym plusem jest to, słuchajcie, że jest on naprawdę ciężki oraz bardzo stabilny. Okej, udało się, moi drodzy, możemy sobie cofnąć, możemy ją sobie oddać, zobaczymy, gdzie będzie trzecia, ostatnia z naszych sekwoi. Jestem naprawdę w szoku, bo tam był punkt oddania. Okej, musimy pod samym wagonem. Już się, słuchajcie, przestraszyłem, ale możemy sobie oczywiście oddać. Etap mamy ukończony. Zobaczmy sobie, gdzie będzie sekwoja numer 3. Mamy ją tym razem w lewym dolnym rogu. I dostęp tutaj będzie troszkę łatwiejszy niż tam i będzie to o wiele szybsze. No i ruszamy tam oczywiście takim samym zestawem. W ogóle wcześniej coś tam mówiłem o HDS-ie, że fajnie by było sobie spróbować podnieść HDS-em. Okazało się natomiast, że gdy założymy sobie przód transportera kłód, to HDS i tak się sam zdejmuje, więc sobie tego nie sprawdzimy. Natomiast byłaby szansa, gdybyśmy sobie założyli HDS-a i siodło niskie, do tego na przykład naczepy na 5 ładunków i wtedy po prostu mielibyśmy możliwość zapakowania tego HDS-em, o ile oczywiście dałby rady. My sobie już tego nie sprawdzimy, natomiast jeżeli wy próbowaliście HDS-em podnieść sekwoje, no to możecie mi napisać w komentarzu, jak wam poszło i czy HDS dał po prostu rady. Jesteśmy pod ostatnim miejscem, zobaczcie, jak to wygląda. Meg już oczywiście obrócony. Nawet jeżeli nie macie na tyle pieniędzy, żeby sobie po prostu wziąć jakiś pojazd z żurawiem, to i tak sobie tutaj poradzicie, bo do każdego miejsca jest jakiś taki łagodny zjazd, więc jest to chyba przygotowane nawet pod po prostu wyciągnięcie tego HDS-em, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem właśnie pewien, czy on udźwignie. No w razie czego oczywiście, tak jak mówię, można tam sobie zjechać i podjechać pod sam ładunek. My natomiast spakujemy naszą sekwoję, widzimy, że nie obrócił się do końca ten zestaw. Stoi on trochę krzywo, więc może się nie udać tego zapakować. Zaraz to się okaże. Okej, chyba się mniej więcej udało. Spróbujemy ten przedni, o właśnie, żeby on się naprostował do przyczepy. Teraz mamy go równo. Możemy sobie troszkę to jeszcze poprawić. Ach, on nie chce współpracować. Jesteśmy z trzecią, ostatnią sekwoją i ją sobie pakujemy. Czasami pytacie mnie w komentarzach, czy używam jeszcze jakiegoś joysticka i tak dalej, bo tam coś czasami robię po lewej stronie. Używam do tego klawiatury. Klawiatury używam do sterowania HDS-em, klawiatury używam również do klikania na przykład V i używania tych funkcji, do zaczepienia wyciągarki też używam V, bo jest po prostu szybciej, więc to jest taki mój zestawik i polecam wam bardzo serdecznie, bo jest to po prostu wygodniejsze niż na przykład, no nie wiem, przypisanie sobie gdzieś tam tutaj przycisków na kierownicy i machanie tutaj i tutaj. Mi jest wygodniej na klawiaturze, więc w ten sposób polecam, a my oddajemy sobie nasz ostatni ładunek, tylko chyba zgasiłem silnik. Silnik jednak nie jest zgaszony, jesteśmy zbyt daleko, oddajemy ostatni ładunek i dostajemy 18,5 tysiąca, więc naprawdę myślę, że sporo. Żeby zrobić misję odjazd i odblokować sobie zadanko regionalne, musimy sobie na początku zrobić jakiś odbiór ciężarówki. Natomiast żeby ją zrobić, musimy zrobić wszystkie papiernie, więc mamy naprawdę multum roboty. Dlatego do odjazdu lokomotywy mamy jeszcze naprawdę kupę roboty, więc przenosimy się do kolejnej misji. Do tej misji wziąłem Derego Specjala. Wiem, że wielu z was go lubi, jest on naprawdę mega ładny, ma ładny dźwięk silnika, jest naprawdę mega mocny. Natomiast ja go używam bardzo rzadko, dlatego że niestety mam tylko podstawową skrzynię, która jest naprawdę do bani. Jeździ on naprawdę mega wolno i to jest po prostu wykańczające. Dlatego musimy się wkrótce po tę skrzynię po prostu wybrać. Hammer jest naprawdę małym pojazdem, w końcu już go, słuchajcie, mieliśmy, więc będzie to pojazd, który wiemy, jak wygląda, wiemy, jak działa. Natomiast jestem ciekaw, czy będziemy w stanie go tutaj unieść. Gdyby to był Zix, na pewno byśmy go po prostu podnieśli i pojechali z nim na żurawiu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy Derym, czy ta siła będzie taka sama. Dobra, wjechałem jakoś między drzewa. Zobaczymy, czy będziemy w stanie się tutaj rozłożyć, czy będziemy w stanie go w ogóle dosięgnąć. Oczywiście, że się pięknie rozkładamy. O nic nie haczymy. Zobaczymy, jak będzie z dosięgnięciem Hammera, bo jest on dosyć daleko. Nie chciałem go oczywiście brać z dołu, bo wiadomo, że im wyżej, tym zabawa jest lepsza, ale widzę, że problemu nie będzie. Okej, Hammera mamy. Zobaczymy, czy będziemy w stanie go podnieść. Jest to jednak pojazd zwiadowczy, ale na pewno też swoje waży, więc czy da go rady Dery Specjal unieść? Zobaczcie, moi drodzy, jak to wygląda. Hammer coraz wyżej. Oczywiście tutaj troszkę go obijamy o skał, ale i tak jest on w stanie opłakanym, więc większej po prostu różnicy nam to nie robi. Nie musimy jakoś bardzo się o niego martwić i po prostu dbać. Możemy sobie troszkę skrócić wyciąg, na pewno będzie mu o wiele prościej. Możemy sobie go teraz, jak jest blisko, po prostu unieść i dać nad samego Derego Specjala, żeby nam tutaj nie haczyło krzaki. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Oczywiście Hammera na pewno widzieliście, teraz możecie też popodziwiać go po prostu od dołu, chociaż widzę, że to takie proste nie będzie. No w każdym bądź słuchajcie razie możemy się chyba zwijać. Zobaczymy, czy Dery sobie nic z tego nie zrobi, czy przypadkiem się nie przewróci. Dajmy sobie oczywiście schowanie kotwic. Uwaga, uwaga. Nie, na razie słuchajcie, Dery stoi stabilnie, bardzo się z tego powodu cieszę, spróbujmy sobie powolutku wycofać. No i dobra, damy go sobie troszkę niżej, możliwe, że faktycznie będzie nam to ograniczało pole widoczności, zwłaszcza ze środka, ale na pewno słuchajcie, będzie on bardziej stabilny, więc myślę, że pojedziemy sobie w taki sposób. Zobaczmy, jak tam kamera od środka.
No lata pięknie, Hammer, lata. Na razie mamy naprawdę świetną statystykę, bo 4 odcinków ciągle mamy jakiś nowy pojazd w odcinku. Albo sobie go kupujemy, albo po prostu zdobywamy. Jestem naprawdę w szoku. No tutaj oczywiście Hammer nie zrobi żadnej różnicy, nie będzie on jakimś super odkryciem, bo po prostu pójdzie najprawdopodobniej od razu na sprzedaż. No ale wiadomo, że oczywiście fajnie go mieć i warto go sobie zdobyć, bo jest to, słuchajcie, kolejny zastrzyk gotówki. Odłożymy go sobie oczywiście naszym... A nie, misja już się, słuchajcie, skończyła. Bardzo fajnie, dostajemy 2500 i samego Hammera. Możemy go sobie teraz już spokojnie puścić, bo jest po prostu nasz. Więc dajmy mu zlecieć. Pięknie się ustawił. Hammera pewnie, słuchajcie, nieraz widzieliście. Jak nie, to wam go oczywiście pokażę. Jak on się pięknie w środku prezentuje. Zobaczymy sobie, czy odpali. Ma uszkodzoną skrzynię biegów, ale jest w stanie, słuchajcie, odpalić. Więc zobaczcie, jak to wygląda. Radził on sobie z początku fajnie. Używałem go z samego początku właśnie po tych wszystkich mapach. Natomiast potem wyparł go Rezwani. Najprawdopodobniej potem te pojazdy wyprze również Tus, który jest podobno pojazdem fantastycznym. Mamy oczywiście AWD, mamy również blokadę, tylko tutaj nie została ona założona. Możemy sobie Hammera scholować, zobaczymy, ile to będzie pieniędzy. A będzie to, słuchajcie, prawie 20 tysięcy do przodu. No a jak coś jest za darmo, to nie ma co narzekać. My sobie holujemy Derego i lecimy do kolejnej misji. No i w następnej misji będziemy sobie wieźli kłody zarówno średnie, jak i długie. Mówimy tutaj z wnętrza Pacyfika, którego też sobie ostatnio odblokowaliśmy. Nie użyliśmy go raz, nie było dużo szansy, żeby go wytestować, tam zawiózł dwa razy kłody, ale po bardzo fajnym terenie. Nie, tutaj oczywiście jedziemy dwoma zestawami, żeby móc sobie brać i kłody takie, i kłody takie. Co bardzo dziwne, na tej mapie jest naprawdę sporo punktów tartaczanych. Z tego, co ja sobie obliczyłem, to nie będzie ich aż tyle potrzebne, więc jestem naprawdę w szoku, że tyle tego jest. Nie, natomiast skoro mamy, to oczywiście trzeba korzystać i tutaj, gdzie jedziemy na ten dworzec, to dosłownie praktycznie obok jest ten punkt, więc będziemy musieli dosłownie przejechać minutę drogi. Jedyne miejsce, którego się obawiałem, to jest ta rzeczka, dlatego że tutaj wiele pojazdów się kopie i miało problemy, a zobaczcie, że on tutaj idzie bez problemu, naprawdę radzi on sobie po prostu świetnie i jestem z niego dumny. A nawet jak będzie szedł trochę wolniej, to Mac go tam popcha, chociaż to on idzie lepiej. Jesteśmy pod dworcem, więc Maca możemy sobie puścić. Zobaczcie, jak mamy naprawdę bardzo blisko do tego punktu. Tutaj mamy oczywiście punkt oddania, no a tutaj mamy sam punkt tartaczany, więc jest to naprawdę mega, mega blisko. No a my zobaczymy, jak on sobie poradzi w tym błocie. Zaznaczymy sobie tylko tutaj punkty, gdzie mamy podjechać. Zobaczymy, jaki będzie ten teren. Pamiętajmy, że to jest, słuchajcie, SnowRunner, więc może być tak, że to się wydaje, że jest blisko, a może się okazać, że trasa tam będzie na tyle trudna, że nie będziemy w stanie tam dojechać. Jest tutaj na pewno sporo pni i na to trzeba uważać, bo wszyscy wiemy, jak pnie tutaj działają. Wydaje się, okej, mały pień, może przeskoczymy, ale to się, słuchajcie, nie uda. Lepiej unikać dosłownie wszystkich, dlatego ciężko jest tutaj, że tak powiem, fajnie sobie zajechać i zobaczmy, jak sobie poradzi w tym błocie. Mam nadzieję, że, słuchajcie, będzie mu to naprawdę fajnie szło, bo tak jak mówię, ta gra wydaje się, że jest jakiś skrót, wydaje się, że jest, słuchajcie, blisko, że jest łatwo, a nagle, słuchajcie, spędzacie na tym skrócie 20 minut i wychodzi na to, że dłuższa droga byłaby lepsza, ale na razie widzę, że radzi sobie w tym błocie świetnie, więc problemu być nie powinno. Pod górkę już większego problemu nie było, ale chyba zablokowaliśmy się o jakiś korzeń. Naprawdę fajnie, że jest tutaj sporo drzew, więc wyciągarka pracuje praktycznie na okrągło. No ale dobra, jesteśmy pod praktycznie samym punktem, możemy sobie za chwilkę te belki spokojnie ładować, zobaczymy, jak to będzie z belkami obciążeni, zwłaszcza w tym błotku, ale tak jak mówię, jest na tyle blisko, że nawet możemy się spokojnie bawić wyciągarką i tak będziemy mocno do przodu z czasem. Załadowałem się i, moi drodzy, co dziwne, pokazuje nam tam, że zostały nam 3 kłody. To jest o tyle dziwne, że na początku było ich chyba 6. Z tego, co wiemy, to jak rozpakujemy sobie ładunek, to zostaną te kłody 3, więc możliwe, że działa to po prostu tak. O, dokładnie wam to pięknie ukazałem, są 3 kłody. Zobaczcie, no i żeby oczywiście się zapakować, to te 3 kłody nam wystarczą. Właśnie sobie przypomniałem, że u niego z tą stabilnością było naprawdę słabo. No i te 3 kłody, jak sobie zapakujemy, no to oczywiście robią nam one całą przyczepę. Tak to, słuchajcie, mniej więcej tutaj działa. Dlatego wydaje mi się, że jeszcze możemy sobie wziąć jeden ładunek. Że pisało, że tych kłód mamy tam 6, czyli tak naprawdę przekłada się to na 2 ładunki, z tego, co ja rozumiem. A daje nam to do myślenia, dlatego że musimy sobie wziąć 4 razy długie kłody, czyli będziemy sobie musieli wziąć 2 razy stąd i 2 razy z innego punktu, bo ich po prostu tutaj braknie. No i oddajemy nasz ładunek, jedziemy sobie po drugi, zobaczymy, czy miałem rację z tym, co mówiłem. Kolejny też taki minus, to zobaczcie, słuchajcie, na nasze paliwo, połowa wypalona, więc naprawdę zbyt daleko nim zajechać nie możemy. Warto jeszcze dodać, że w drodze tutaj, gdy jechaliśmy sobie oczywiście pod ten dworzec, i tak go zatankowałem na stacji, bo tego paliwa już trochę wypalił, więc jak chodzi o jego pojemność, to nie jest zbyt wielka, ale ma naprawdę mega mocną krzepę, jest naprawdę, słuchajcie, mega silny, mega fajnie sobie radzi w błocie i w ciężkich terenach, natomiast mega niefajnie
jest z jego stabilnością i po prostu paliwem. Jesteśmy na miejscu, więc zobaczmy, czy miałem rację. Mamy, słuchajcie, ładunki 3. No i teraz, gdy sobie zapakujemy, mamy 0, więc tak to mniej więcej działa. Trochę dziwne, że nie liczy to po prostu w pełnych ładunkach, a w tych kładach po 3. Troszkę mnie to zdziwiło, dlatego właśnie byłem w szoku, jak to zobaczyłem za pierwszym razem. To świadczy o tym, że będziemy musieli Makowi poszukać drugiego punktu tartaczanego, który jest naprawdę też niedaleko i po prostu po drugiej stronie, więc jednak nie mamy się o co martwić. Troszkę się pobawiliśmy, ale się udało i to jest najważniejsze. Zostało 50 litrów, więc malutko, ale zawsze, słuchajcie, coś. Możemy sobie oczywiście kłody oddać i przenieść się do Maka, czyli oczywiście lidera wśród tych wszystkich terenówek. Zobaczymy, jak on sobie tam w tym błotku poradzi. Myślę, że dla niego nie będzie żadnego oporu. No i oczywiście nie musimy sobie pojechać 4 razy, więc oby tego paliwa nie brakło. No i moi drodzy, idzie. Nie dziwcie się, że idzie on tak powoli, dlatego że jedziemy tymi śladami, którymi byliśmy już tutaj łącznie 4 razy, więc te ślady się już wyrobiły. Naprawdę, słuchajcie, teraz Mag już mocno tutaj wpada w błoto. Tak samo teraz już na koniec miał lekkie problemy tamten Pacyfik w tym błocie. No nie jest to, słuchajcie, nic dziwnego, tak jak mówię. Byliśmy tutaj wiele razy, ciągle tą samą ścieżką, więc się po prostu wyrobiła. Natomiast niewyjeżdżonymi ścieżkami radzi sobie naprawdę spokojnie. No i pamiętajmy też, że ciągnie za sobą oczywiście przyczepę, więc to też jest na pewno obciążenie. No i dobra, ładujemy się kłodami długimi. Tutaj oczywiście również będzie to działało tak samo. Długie kłody, no są po prostu długie, więc tutaj oczywiście będzie nieco ciężej. Są one również oczywiście cięższe. No i myślałem, że sobie poradzi o wiele lepiej, a tutaj, słuchajcie, mamy naprawdę spory problem. Pytanie, czy tamten pojazd radzi sobie lepiej, czy jednak jest to kwestia nie po prostu ciężaru ładunku, bo tutaj oczywiście ten ciężar jest o wiele większy, jednak mamy kłody długie, nie mamy oczywiście za sobą naczepy, ale myślałem, że Mag poradzi sobie nieco lepiej. No i naprawdę trzeba mocno uważać, bo tych pni tutaj jest naprawdę ogrom. Z jednej strony fajnie, bo jest się za co łapać, no ale oczywiście wiadomo, że jest tak samo ciężej jeździć. Tym bardziej, że staram się teraz jeździć innymi trasami, bo tam, gdzie to było, to zostało już po prostu wyorane, gdzie jechaliśmy kilka razy. No naprawdę jedzie się tamtędy po prostu bardzo ciężko. No ale dobra, pierwszy ładunek mamy. Możemy sobie przy okazji zabrać paliwo z Pacyfika. Wiele go nie ma, ale zawsze, słuchajcie, jest to trochę do przodu, więc sobie na odwrót z Pacyfika zatankujmy do naszego Maka. Lecimy oddać ostatnie kłody. Jestem ciekaw, jak to będzie z tamtym punktem. Czy tam trasa też będzie ciężka, jak tam będzie daleko, tak dokładnie. Bo to oczywiście zależy od tego, jaki będzie tam teren. Bo zobaczcie, że tutaj paliwo też nas nie rozpieszcza. Mamy oczywiście jeszcze 80 litrów na dachu, ale czy jest to jakoś super dużo? No niestety nie. I czy to wystarczy? To jest, słuchajcie, mocne zapytanie. Wydaje mi się, że albo będzie to na styk, albo po prostu tego paliwa niestety braknie. Jesteśmy na miejscu, odkładamy sobie ładunek. Tylko 100 litrów mamy w baku, więc szybko go oddajemy. Szukamy sobie od razu naszego kolejnego punktu. Jest tutaj ewidentnie dalej, więc może to stanowić problem. Jest jakieś jeziorko, czuję, że, słuchajcie, będzie tam trochę jazdy. Nie czuję, że po prostu nie wystarczy nam tego paliwa. To się jeszcze okaże. Oczywiście zaznaczamy sobie tutaj mapkę, żeby wiedzieć, gdzie dokładnie jechać, i próbujemy. Zobaczymy, jak to będzie. Jeśli teraz wrócimy z pierwszymi kładami i z tym paliwem, co mamy w zbiorniku, to powinno nam się udać, bo jeszcze mamy oczywiście 80 litrów na dachu. Jeżeli natomiast tego paliwa nam teraz braknie i będziemy musieli dotankować, no to nie ma niestety szansy, żebyśmy również dojechali z tym drugim. Więc to się jeszcze za chwilkę okaże. Na razie powiem wam, że to bagno w miarę sobie ominęliśmy. Wracamy już z naszym ładunkiem i wypalone tylko 40 litrów. Naprawdę fajnie, bo udało nam się mocno ominąć to bagno. Wjechaliśmy sobie tutaj tylko w końcówkę, a tak to jechaliśmy sobie poboczem. To nam dało naprawdę sporo. No i jeżeli teraz tak samo wyjedziemy bez problemu, to będziemy mocno na plus, więc mam nadzieję, że się uda. No i jesteśmy sobie na miejscu. Zostało nam, moi drodzy, 34 litry. Oczywiście nie odłącz przyczepy. Och, co ja odpierdzielam. Zapakujmy sobie ładunek i oczywiście chodziło mi o wyłączenie silnika, żeby tego paliwa nie czerpać. Oddajemy sobie kłody. Możemy sobie oczywiście szybko dotankować, żeby również w tym czasie nam paliwo nie płynęło. Mamy 113 litrów, więc powinno nam się udać, moi drodzy. No wcześniej oczywiście na takim paliwie dojechaliśmy bez problemu, teraz w sensie, więc zobaczymy, czy uda nam się to również w drugą stronę. Teraz na pewno to bagno będzie w nieco gorszym stanie i to też coś, na co musimy zwrócić uwagę, ale myślę, że sobie jakoś z tym poradzimy. Wrzućmy sobie automat, nawracamy szybciutko i lecimy po drugi ładunek. Nie pytajcie. A mogło być naprawdę pięknie. Zobaczcie, co tam się dzieje z tym znakiem. No ale niestety, słuchajcie, w pośpiechu nie zwróciłem uwagi, znaczy zignorowałem to, że tam przyczepa lekko haczyła o kontener, znaczy lekko haczyła, już uderzyła mocno w kontener. Tylko po prostu, słuchajcie, dalej cofałem, bo myślałem, że może uda się i ta przyczepa po prostu gdzieś tam na bok odskoczy. No ale skończyło się tym, że się wywróciliśmy. Tutaj rezwani nie ma lekkiej przygody.
Zobaczcie, że naprawdę musi zapierdzielać. Założyłem specjalnie skrzynię autostradową, więc mamy z niego maksymalne osiągi. Pewnie się zastanawiacie, czy my tym w ogóle rezwanim podniesiemy tamtego maka. Na to też się przygotowałem, bo stoi tam w końcu Pacyfik, więc jak rezwanie sobie nie da rady, no to dotankujemy sobie Pacyfika i po prostu Pacyfikiem go sobie podnie. O kurde, tutaj jest to głębokie jezioro. Przecież rezwani nie da sobie rady. Okej, to trochę bolało. Pamiętamy, że rezwani potrafi pływać, ale tutaj na niewiele się to niestety zdaje. Pozostało nam jechać sobie brzegiem. Dwa koła powinny tutaj złapać przyczepność i po prostu nas pchać. Mam nadzieję, że tak dojedziemy na drugą stronę. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy, możemy go sobie podnosić. Łapiemy go wyciągarką. No zobaczymy, czy to wyjdzie. Nie musimy się teraz martwić, bo paliwa mamy naprawdę sporo. Dajemy sobie wsteczny. Na wstecznym będzie nam na pewno jeszcze ciężej. Może się obrócimy. No i chwila prawdy, oczywiście wyciągarkę sobie złapiemy z dalsza, żeby móc sobie podjechać. No i teraz go, słuchajcie, pociągnąć z maksymalną mocą. To jest jedyna szansa, żeby go pociągnąć takim pojazdem. Zobaczmy, co na to rezwani. A on na to nic. Tutaj no nie ma najmniejszej szansy, po prostu zatankujemy sobie Pacyfika i pociągniemy go jak chcemy. Niestety, ale Mac nie za bardzo chce wstać. To oczywiście przez przyczepę. Spróbujemy go sobie jeszcze raz pociągnąć i chyba to się teraz uda, moi drodzy. Nie puszczamy go, udało się. Oczywiście bez przyczepy poszłoby nam o wiele prościej. My sobie zmienimy pojazd na naszego rezwaniego, dotankujemy sobie Maca i pojedziemy tam na pełnym spokoju. Zobaczcie, że ten kawałek już tak prosty do przejechania nie jest. Jeszcze w tę stronę jedziemy, pod górkę było oczywiście o wiele gorzej. No i w tę stronę też mamy naprawdę czego się łapać, bo tutaj był tylko jeden, było tylko jedno drzewo. Potem musieliśmy czekać na tamte, natomiast w tę stronę mamy tego naprawdę mnóstwo. Tam są oczywiście również pnie, więc no w tę stronę wyjedziemy bez problemu i bardzo szybko. No i nie pamiętam, ile tam dokładnie było paliwa, ale wypaliliśmy od tamtej pory 90 litrów. Tyle było nam potrzebne do tej podróży. Dokładnie nawet pewnie 91-92 litry. Na pewno 80 mieliśmy w bagażniku dachowym. Ile tam, słuchajcie, jeszcze było wcześniej w baku, nie pamiętam. Więc albo wystarczyłoby nam to dosłownie na styk, albo ewentualnie by tego paliwa brakło i tak musielibyśmy sobie po ten pojazd jechać. Mamy prawie 13 tysięcy i 1600 expa, więc naprawdę jest to, słuchajcie, moi drodzy, sporo. No i w tym odcinku też troszkę sobie porobiliśmy. Nie jestem tak naprawdę kompletnie pewien czasu w tym odcinku, jakoś tak zgubiłem po prostu poczucie czasu, więc nie wiem, czy tam macie 20, czy macie 30 minut. Natomiast my sobie dzisiaj kończymy, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, a my widzimy się w kolejnym odcinku już w sobotę, więc do zobaczenia, trzymajcie się, siemanko!